don't know you, you know me, bitch. What? Diamonds on my neck really make me seasick. Trick at your 10,000, I'm a motherfucking fi- Siemane, ziomale, z tej strony Osama Blanta i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Jak widzicie po tytule, wczoraj, czyli 8 stycznia, został zastrzelony kanadyjski raper FTG Metro. 18-letni raper pochodzący z Ottawa tak naprawdę nazywał się Manny Okakol. Tak jak wspomniałem wcześniej, do zdarzenia doszło 8 stycznia około 7:30 czasu lokalnego. O tej właśnie godzinie policja została wezwana przez okolicznych mieszkańców do strzelaniny. Na miejscu oprócz rapera policja znalazła 3 innych mężczyzn. Mieli oni odpowiednio 15, 19 oraz 20 lat. Metro został uznany za zmarłego na miejscu zdarzenia. Według tamtejszych mediów informacyjnych pozostali mężczyźni żyją, lecz są w ciężkim stanie. Policji jak do tej pory nie udało się ująć sprawcy bądź sprawców. Funkcjonariusze twierdzą, że ta strzelanina mogła być powiązana z działalnością lokalnych gangów. Żadna ze stron nie podaje konkretnych informacji. Jeśli jesteście zainteresowani, w opisie macie linki do wszystkich materiałów. Z mojej strony to by było na tyle. Bajos.